wybucha wodór na skutek rozłożenia się wody na tlen i wodór i w obecności tamtych konstrukcyjnych elementów. To nie jest katastrofa, której po pierwsze należy skutków jakichkolwiek oczekiwać w Polsce, bo to jest niemożliwe, a w Japonii one są oczywiście przykre, ale to nie będzie, że się trupem będzie słał japoński lud. Ja uważam, że wybuch wodoru w elektrowni, jeszcze elektrowni, oczywiście że elektrownia będzie do niczego już, ale nie jest katastrofą. Nie jest na pewno katastrofą. Nie ma żadnych skutków, nie będzie żadnych skutków, dlatego że uwolnienia promieniotwórczych substancji są znikome, które nie mają żadnego znaczenia dla zdrowia i życia ludzi.